5 maja 1961 roku o 14.34 Alan Shepard wystartował w kapsule Merkury w pierwszy amerykański załogowy lot w przestrzeń kosmiczną. Dwa miesiące później jego wyczyn w postaci 15-minutowego lotu powtórzył Gus Grissom, a w lutym 1962 John Glenn został pierwszym obywatelem Stanów Zjednoczonych, który okrążył Ziemię na jej orbicie. I choć pierwsze kroki w kosmos przychodziły Amerykanom z wielkim trudem, to w NASA pojawiali się także niepoprawni optymiści, co prowadziło czasem do ciekawych, choć karkołomnych pomysłów. Jedną z takich propozycji była stacja kosmiczna Merkury, o której opowiem w dzisiejszym odcinku. W sierpniu 1960 roku McDonnell Aircraft zgłosił się do NASA, sugerując, że kapsuła Merkury może posłużyć jako miniaturowa stacja kosmiczna. Ponieważ mieścił się w niej z trudem dorosły mężczyzna, zasugerowali budowę drugiej cylindrycznej kapsuły ze statkiem Merkury zadokowanym do jednego końca. Całość miała wystrzelić rakieta Atlas LV-3B, czyli dokładnie taka sama, jak ta, którą wykorzystywano w misjach Merkury Atlas. Tak skonfigurowany pojazd był jednak wciąż zbyt ciężki dla rakiety Atlas. Była to bowiem ciągle dość prymitywna konstrukcja pochodząca jeszcze od pocisków balistycznych z ładunkiem nuklearnym, a dokładnie od SM-65D Atlas. Problem ten planowano rozwiązać poprzez dołączenie członu z niesławnym napędem Agena, który miał dopchnąć cały ładunek na orbitę. Dokładnie ta sama Agena była później wykorzystywana w czasie misji Gemini. Zgodnie z planami McDonnella, jeden człowiek na pokładzie stacji mógł przeżyć 2 tygodnie, w trakcie których miały być przeprowadzone eksperymenty w przestrzeni kosmicznej. Stacja kosmiczna zaprojektowana przez McDonnella składała się z kapsuły Merkury, która miała około 5 m2 powierzchni dla astronauty oraz pomieszczenia wydzielonego w członie, do którego doczepiona była Agena. Miało ono służyć jako magazyn oraz pracownia do przeprowadzania eksperymentów o łącznej powierzchni niemal 8 m2, z czego 1 metr zabierał sprzęt laboratoryjny i testowy, który był tam magazynowany. Ponieważ projektując kapsułę Merkury nikt nie miał na uwadze ewentualnych wariantów rozwojowych, to inżynierowie próbujący przerobić ją na stację kosmiczną szybko trafili w ślepy zaułek. W kapsule Merkury nie było bowiem miejsca na przejście pomiędzy dwoma modułami tak zaprojektowanej stacji, bo ewentualne miejsce na dok zajmowały rakiety hamujące. W związku z tym planowano albo utworzenie specjalnego nadmuchiwanego kołnierza pomiędzy śluzami obu modułów, albo wygięcie kapsuły Merkury na specjalnym zawiasie, co miało umożliwić spotkanie się obu części stacji ze sobą. Pomysł, jak już wspomniałem na samym początku, był iście karkołomny. Kapsuła Merkury była mikroskopijna i absolutnie nie była przystosowana do dłuższych pobytów na orbicie. Praktycznie każda misja Merkury Redstone, a później Merkury Atlas, były usiane mniejszymi lub większymi problemami technicznymi. Spowodowane było to przede wszystkim eksperymentalnym charakterem kapsuły. Był to czas, kiedy Amerykanie dopiero uczyli się od podstaw budować pojazdy kosmiczne. Efektem eksperymentalnego charakteru statku i jego problemów technicznych była misja Merkury Atlas 9, która niemal skończyła się katastrofą, gdy podczas 20. okrążenia Ziemi Gordon Cooper stracił najpierw wysokościomierz, a przy kolejnym okrążeniu spięcie w kabinie pozbawiło kapsułę automatycznej stabilizacji i kontroli lotu. Ostatecznie dzięki opanowaniu astronauty, który ręcznie sprowadził kapsułę na Ziemię, misja nie skończyła się porażką, ale było to wyraźne ostrzeżenie, że Merkury ma jasno określone granice swojej użyteczności. W efekcie w NASA stwierdzono, że dalsze kontynuowanie programu Merkury jest zbyt niebezpieczne, decydując się na skoncentrowanie się na o wiele bardziej zaawansowanym i bezpieczniejszym statku Gemini. Trzeba też szczerze przyznać, że nazwanie pojazdu McDonnella stacją było mocnym nadużyciem i stanowiło raczej chwyt marketingowy. Cały statek był większy o zaledwie kilkaset kilogramów od słynnego Wostoka, a przecież nikt o zdrowych zmysłach nie powie, że Jurij Gagarin był pierwszym człowiekiem, który ziemską orbitę osiągnął na pokładzie stacji kosmicznej. Ostatecznie pomysł McDonnella, chociaż dzisiaj może budzić uśmiech politowania, miał jednak swoje pozytywne konsekwencje. W przyszłości bowiem przy projektowaniu kolejnych pojazdów kosmicznych zaczęto brać pod uwagę możliwości rozbudowy.
Z tego właśnie powodu statki Gemini były zaplanowane w taki sposób, że z tyłu mógł być poprowadzony tunel łączący go z kolejnym przyczepionym do niego modułem. Plan budowy stacji kosmicznej Merkury wyewoluował także później w stację złożoną z pojazdów Gemini, nazwaną Manned Orbiting Laboratory, ale o tym opowiem innym razem. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.